przychodzę do Was z propozycją walentynkową, taką bardzo świeżą i delikatną, bardzo dziewczęcą. Wydaje mi się, że jest to też propozycja, która przypadnie do gustu męskiemu oku. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonać taki makijaż w domu, zostańcie ze mną. I na początek nałożę bazę. Dzisiaj wyjątkowo moją bazą nie będzie MAC Soft Ochre, tylko będzie to kolor Tattoo w odcieniu 93. I to tak naprawdę nie jest baza, tylko po prostu cień w kremie. Ale ona idealnie sprawdza się jako baza, więc dzisiaj będę właśnie jej używać. I będę nakładać pędzelkiem z Zoewy 142. Z paletki Lorac Pro będę nakładała taki biały, matowy cień na tutaj ruchomą powiekę i pod łukiem brwiowym. I będę go nakładała pędzelkiem z Zoewy 234. Z paletki Too Faced Natural Matte będę używała jasnego, matowego, różowego cienia, żeby nim podkreślić załamanie powieki. I będę go nakładała pędzelkiem z Zoewy 221. To będzie nasz kolor przejściowy, bo później jeszcze nałożę ciemniejszy róż. I teraz z tej samej paletki Too Faced nałożę matowy, ciemno-różowy cień. I nałożę go na ten sam pędzelek, na który nakładałam jasny, matowy cień. I najwięcej cienia nakładam tutaj, na tej zewnętrznej stronie oka. I dopiero jak już czuję, że mam końcówkę produktu, to przejeżdżam dalej do tutaj tego wewnętrznego kącika. I ponieważ ten biały cień nam trochę się rozmył, więc go jeszcze raz dołożę. Nie za wysoko. Teraz czystym pędzelkiem do blendowania połączę wszystkie kolory. Okej, jeżeli chodzi o oczy, to już jest prawie wszystko. Chciałam, żeby one były takie bardzo świeże i dziewczęce, dlatego już nie będę dokładała eyelinera ani ciemnej kreski. Zanim dokończę oko, przejdę jeszcze do twarzy, nałożę podkład i korektor. I podkład to będzie Too Faced Born This Way, ulubieniec roku. I wszystko wklepuję beauty blenderem. I pod oczy nałożę korektor z Astora Perfect Stay. I zanim wszystko utrwalę pudrem, to jeszcze nałożę kolejny mokry produkt. I tym produktem będzie rozświetlacz z Inglota. I to jest rozświetlacz w kolorze 61. I wklepię go beauty blenderem i przy okazji też ściągnę nadmiar produktu, tak żeby on wyglądał faktycznie naturalnie. I ten rozświetlacz właśnie nadaje takiego pięknego, delikatnego, dziewczęcego blasku. Dokładnie to, o co mi chodziło. Nakłada się go bardzo łatwo, bo wystarczy go wycisnąć na palec i wklepać. Tylko pamiętajcie, jak nałożyłyście już puder pod oczy, czy na w ogóle całą twarz, to już nie możecie nałożyć tego produktu, bo zrobią Wam się plamy.
teraz korektor utrwalę za pomocą pudru i to będzie puder z Make Up Forever HD. I teraz pędzelkiem z Zoewy 230 naniosę tutaj pod okiem do połowy oka ten matowy, ciemny różowy cień, którego używałam w załamaniu. I dzięki temu też oko będzie ładnie podkreślone, dalej czyste, ale obrysowane i wyraźne. A w kącikach oka nałożę jeszcze ten biały, matowy cień, takim małym pędzelkiem z Zoewy, to jest 237. I delikatnie przeciągnę w stronę tego różowego cienia. I na tym etapie już mogę wytuszować rzęsy. Dzisiaj będę używała nowego tuszu z Marka Jacobsa, jeszcze go nie używałam. Także jestem ciekawa, w sumie będzie taki trochę test na żywo. Szczoteczkę ma taką klasyczną, nie jest to szczoteczka silikonowa. No i pierwsze wrażenie jest ok, jak najbardziej na plus. Ładnie oblepił rzęsy, wydłużył. No, jest dobrze. I teraz opcjonalnie dla tych z Was, które mają ochotę, proponuję sztuczne rzęsy. I to są sztuczne rzęsy z Make Up Forever i to jest numer 156. I rzęsy już naklejone. Powiem Wam, że naprawdę bardzo fajne są te rzęsy, wyglądają bardzo ładnie. Nie było też jakoś bardzo trudno, żeby je nakleić, mimo że nie są wyprofilowane, nie mają takiego kształtu a la łuk, tylko właśnie trzeba z nimi trochę popracować, ale nie było to jakoś bardzo trudne. No i są bardzo lekkie, prawie ich nie czuję na oczach, więc na razie jestem zadowolona. I czas najwyższy zająć się twarzą. Zacznę od konturu, delikatnego, taki, żeby on właśnie robił swoje, ale żeby nie był jakiś super widoczny. I będę używała tego produktu z Too Faced. To jest Milk Chocolate w odcieniu Light Medium. Bardzo, bardzo fajny produkt. Korzystam z niego od miesiąca i naprawdę jestem zachwycona. I będę go nakładać pędzelkiem z Hakuro H13. A na policzki nałożę róż z Benefita. To jest ich bardzo, bardzo znany róż. Jest naprawdę bardzo fajny. I daje bardzo delikatny efekt. Mimo że tutaj w pudełku wygląda na tak dosyć agresywnie, intensywnie, to na policzkach wygląda bardzo delikatnie i dziewczęco. I będę go nakładała pędzelkiem z MAKA 116. Jak widzicie, jest różnica bardzo delikatna między tym policzkiem a tym, ale ten wygląda znacznie lepiej. I na usta nałożę błyszczyk, który zastyga na matowo i to jest błyszczyk marki Colourpop. I jest to bardzo fajny produkt, ponieważ można z niego korzystać bez konturówki. Do tego wygląda bardzo ładnie przez wiele godzin i też jest dosyć wytrzymały, więc też na randce nie trzeba się zastanawiać nad ustami i jakoś wielce je poprawiać. Także bardzo, bardzo fajne. No i jak widzicie, te usta bardzo szybko zastygły na taki matowy różyk, bardzo delikatny. No i z tego wszystkiego zapomniałam o brwiach, co nic nie mówicie. Mam nowy produkt, którego chciałam użyć i to jest pomada z Inglota numer 11. I podobno jest to bardzo dobra rzecz, nie wiem, bo nie próbowałam, tak jak mówię, jest to mój pierwszy raz. I będę nakładała tę pomadę pędzelkiem z Zoewy 317. Ona wygląda tak. Szczerze mówiąc, nie jest bardzo podobna do moich brwi, ale nakładałam ją w sklepie i wyglądała dobrze. Troszkę ją wyczeszę, żeby ten efekt był delikatniejszy. No
No i powiem Wam, że pierwsze wrażenie jest bardzo dobre. Fajnie się tym pracuje, fajny jest efekt, fajny kolor. I tak wygląda już skończony makijaż. Jest on naprawdę bardzo prosty i bardzo szybki do wykonania. Bardzo też dziewczęcy i bardzo taki świeży. Także jeżeli taka propozycja przypadła Wam do gustu, dajcie znać w komentarzach, lajkujcie, no i subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Pa!